Kochajmy Pana, kochajmy Pana. Pochodzona tutaj w Zaskoczynie, w tej przepięknej wiosce otoczonej lasami, przy wielkich chórach różnych ptaków, które dzisiaj razem z nami chwalą Boga Stwórcę. Gromadzimy się na tym święcie Eucharystii, aby Chrystusowi podziękować za ten największy dar, który dał człowiekowi. Dar swojego ciała i swojej krwi. To znaczy testament i dar dla każdego z nas na życie wieczne. Boże ciało zawsze pozostaje więc dziękczynieniem za dar wieczernika, za dar ostatniej wieczerzy. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Prośmy w tej Eucharystii, zwłaszcza za świętej pamięci Tomasza Szafrańca w drugą rocznicę jego śmierci. Wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Rozciągnie moc Twego perła Syjonu, panuj wśród swych nieprzyjaciół. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek woła. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Jesteś kapłanem. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Oto dziś cały świat katolicki obchodzi swoje wielkie święto. Święto Eucharystii. Święto najświętszego ciała i krwi Chrystusa. Boże ciało. Dziś parafia świętego Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie świętuje tę uroczystość tu w Zaskoczynie, pięknej wsi otoczonej lasami. Zgromadziliśmy się tu 5 lat temu, w 2014 roku. 3 maja tegoż roku przeżywaliśmy poświęcenie pięknej kapliczki ku czci Matki Bożej. Następnie 19 czerwca uczestniczyliśmy w mszy świętej i uroczystej procesji eucharystycznej drogami ze Skoczyna. Dziś tu powracamy w wielkim eucharystycznym dziękczynieniu. Rok temu, 31 maja
zgromadziliśmy się w Mierzyszynie. Boże ciało to nasza eucharystyczna, pobożna wędrówka przez kolejne miejscowości parafii mierzyszyńskiej. Chrześcijanie, konsekrowani łaską Chrztu Świętego w imię Trójcy Świętej, jesteśmy zaproszeni na to eucharystyczne spotkanie, gdzie Bóg daje nam chleb, który jest pokarmem na życie wieczne. Jest to wyjątkowe zaproszenie, a nawet niebywały przywilej. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Bowiem Eucharystia buduje Kościół. Pokochajmy Eucharystię, jaką jest Komunia Święta. A dzięki niej nasze osobiste zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, jej przyjmowanie nie jest przywilejem aniołów, ale naszym, ludzi słabych i grzesznych. Eucharystia niejako formatuje nasze życie i czyni je podobnym do życia Jezusa. Kiedy rozpoznali Jezusa przy łamaniu chleba, a wtedy, mimo późnej pory, poszli oznajmić swoim braciom: widzieliśmy Pana. Za tym sakramentem miłości tęsknią chorzy i cierpiący, samotni i ci, których życiowe drogi pozbawiły tego daru. Pytajmy siebie o niedzielną mszę świętą i o nasze w niej uczestnictwo. Pytajmy, a zwłaszcza wy, młodzi rodzice, o przygotowanie waszych dzieci do pierwszej Komunii Świętej i stan waszego życia eucharystycznego. Pytajmy się wszyscy razem o szacunek dla Dnia Pańskiego, jakim jest niedziela, a przecież jej zdrowo bijącym sercem powinna być Eucharystia. Boże ciało dziś, Boże ciało w zaskoczenie. Pamiętajmy jednak, że nasze Boże ciało jest każdego dnia. Każdego dnia Jezus Eucharystyczny jest obecny dla każdego z nas. Czeka. Czeka na ciebie z wielką cierpliwością. Pamiętaj o tym. Spotykaj się z Nim. Amen. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za Tomasza Szafrańca, w drugą rocznicę śmierci, aby oczyszczeni z grzechu mocą krwi za nas wyklanej zostali, odpuszczeni do udziału w kielichu nowym, w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, łamiących chleb z nieba, aby częste przyjmowanie Komunii Świętej było źródłem i mocą dla naszych wysiłków w budowaniu cywilizacji miłości. Ciebie prosimy.
Panie dobry jak bądź objawiony, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Teraz jeszcze powierzmy Bożemu miłosierdziu świętej pamięci Tomasza Szafrańca, mieszkańca bez zaskoczenia w drugą rocznicę jego tragicznej śmierci. Pana naszego. Amen. Według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, bo już 3 dni temu zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu na pustkowiu mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał i polecił ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali i rozdali ludowi. Mieli też 2 rybki i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochajmy Pana, kochajmy Pana, przyjdź o Panienko, choć niezrównana miłości. Dwaj z jego uczniów byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał nagłej, a niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie, od nagłej, a niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. Chleb, który łamiemy, jest udziałem w ciele Chrystusa. Spraw to, aż Ojcze, byśmy byli jedno,
ponieważ jeden jest chleb, przeto tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś. Moi drodzy, przed nami cały czas Jezus Chrystus, msza święta i ta procesja. Jezus idący w drodze przez Zeskoczyn, ale także idący w drodze przez nasze życie. Jezus, który nigdy się nie narzuca, ale pragnie być jakiego człowieka grzesznego, słabego, który upada 77 razy na dzień, ale idzie, bo wykupił człowieka wielką ceną, ceną swojego życia, męką i śmiercią na krzyżu. Wielki czwartek i Boże ciało, te dni są mocną refleksją nad Eucharystią. Ale moi drodzy, każda msza święta, ale także każde wejście do pustego kościoła, zatopienie się w krótkiej osobistej modlitwie, wyznanie wiary, ale także w tygodniu, kiedy można się chyba bardziej skupić, bardziej jeszcze zobaczyć oblicze Jezusa. Eucharystia zawsze pozostaje tym aktualnym darem. Moi drodzy, bardzo raz jeszcze dziękuję za to nasze piękne, pobożne spotkanie tutaj w Zeskoczynie. Po raz drugi na procesji eucharystycznej. Dziękuję mieszkańcom Zeskoczyna za zorganizowanie całej uroczystości. W sposób szczególny dziękuję grupie zaangażowanych mieszkańców Zeskoczyna, którzy podjęli się tego bezpośredniego zadania, aby ta uroczystość tutaj wypadła bardzo pięknie i pobożnie. I tak się stało. Wypadła bardzo pięknie i bardzo pobożnie. Dziękując tym, którzy tu mieszkają, oczywiście dziękuję wszystkim, którzy przyjechali z danych wiosek, a także naszym gościom. Podziękowania kieruję w stronę Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzeszyn, moim drogim ministrantom i lektorom, którzy dzisiaj przyszli w tak okazałej liczbie, aby iść razem z Chrystusem. Nagłośnienie, które jest zawsze bardzo ważne na takiej uroczystości. Dziękuję dzieciom, które niosły paramenty, sypały kwiatki, dziewczynkom, parafianom niosącym paramenty procesyjne, sztandary, chorągwie, a także baldachim, na czele z panem wójtem gminy Trąbki Wielkie, panem Błażejem Konkolem,
Dziękuję za to, bo to też jest takie bardzo mocne świadectwo. Wspomniałem, spotykamy się w kolejnych wioskach. W zeszłym roku, 31 maja w Mierzeszynie. Dzisiaj tutaj w Zaskoczynie. 11 czerwca 2020 roku spotkamy się w Warczu. Życzę wszyscy i więcej było osób, tak patrzę na poprzednie lata, na poprzednie procesje, zwłaszcza fotografie i wspominam tych, którzy kiedyś byli z nami, odeszli, zmarli. Pamiętałem o nich w modlitwie, bo to parafianie, którzy nadal są z nami złączeni mimo odejścia stąd. Niech Jezus Chrystus będzie siłą dla każdego. Każdy z nas ma swoje życie, często trudne, skomplikowane, może nerwowe. Grzeszni, Ciebie Boże prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przyjmij łaskawie modlitwy Twojego ludu i spraw, niech serca wiernych złączą się w wychwalaniu Ciebie i we wspólnej pokucie, abyśmy przezwyciężyli podział chrześcijan i w doskonałej jedności Kościoła z radością dążyli do Twojego wiekuistego królestwa.